Kto blokuje restytucję RP, proszę Państwa? To ma kardynalne znaczenie dla Polski. Kto blokuje restytucję? W mojej ocenie z lat późniejszych to była niepotrzebna ofiara. Bo za tę ofiarę nic nie dostaliśmy. Nikt tej ofiary dobrze nie ocenia. Już po II wojnie światowej Anders nie posłuchał rządu polskiego na emigracji i wraz z generałami Mateuszem Iżyckim Denotto, Stanisławem Kopańskim i wiceadmirałem Jerzym Świrskim dnia 26 maja 1946 roku rozwiązał armię polską, samowolnie aprobując brytyjską decyzję zlikwidowania polskich sił zbrojnych na zachodzie Europy. Anders tak postąpił wbrew prezydentowi. Czyli słyszycie, proszę Państwa, że to Brytyjczycy zlikwidowali polskie wojsko, a nie zaprosili Polaków na paradę pokoju po zakończeniu zwycięstwa, po zakończeniu II wojny światowej. I tutaj osoba generała Andersa ma kardynalne znaczenie, bo zamordowano generała Sikorskiego w 1943 roku przed Teheranem i stąd nie mógł on, generał Sikorski, reprezentować Polski już po wojnie. I w 1947 prezydentem został towarzysz Bierut, który przysięgał na konstytucję z 1921 roku. I co się zadziało? Do Londynu wysłano kogo? Trafił do kontrwywiadu wojskowego, informacji Wojska Polskiego, formacji będącej bezpośrednim przedłużeniem sowieckiego wywiadu wojskowego SMERSZ. W roku 1946 został oddelegowany w charakterze pracownika misji wojskowej do Londynu. Zajmował się tam rozpracowywaniem środowiska żołnierzy Andersa z polskich sił zbrojnych na zachodzie, z których nieliczni mieli zamiar powrócić do Polski, choć nie o taką Polskę walczyli. W roku 1950 towarzysz Kiszczak sporządził listę 54 oficerów, którzy zdecydowali się na powrót do Polski i opisał ich jako skierowanych na robotę szpiegowsko-dywersyjną. Historycy nie wskazują przyczyny, dlaczego listą tą wraz z opisem fałszywego powodu powrotu do kraju owych oficerów Kiszczak sporządził i podpisał dopiero w roku 1950, choć jego misja na Wyspach Brytyjskich skończyła się w roku 1947. W 1947, czyli w momencie, kiedy Bierut stał się prezydentem, prawdopodobnie Kiszczak już awansował za misję, którą wojskową, której dokonał w Londynie. Ja Państwu moje komentarze przeczytam, które umieszczam pod tym filmem, już trzy. Czego nauczył się Kiszczak od Andersa w Londynie? Ano, fachowego układania list Schindlera, w cudzysłowie. Mnie w 1985 roku wysłano z innej listy dla autentycznie polskich nazwisk, a nie kradzionych po trupach żydowskich fałszywek z polsko brzmiącymi końcówkami na banicję. W 1985 miałam do czynienia z polską misją wojskową w Berlinie i właśnie ta misja wojskowa zorganizowała spisek przeciwko mnie, stąd utraciłam polskie obywatelstwo na 21 lat. I przypuszczam, że to Żydzi Kiszczaka zabili mojego ojca Witolda Andreas w 1994 roku. Proszę Państwa, filmy się kręci, Hollywood się w tym specjalizuje, antypolski. Profilosemicki Hollywood specjalizuje się w tym, żeby oskarżać Polaków, wybielać Żydów z wszystkiego i tak kręcić tą historią, że już nie wiemy,
w jakim państwie żyjemy, my Polacy w Polsce. Kim byłby Żyd Rafał Dutkiewicz, na przykład prezydent, czwarta kadencja Wrocławia, gdyby nie Kiszczak? Nikim, proszę Państwa. I to, co wczoraj znalazłam tutaj, docent Kosecki, świetnie się słucha, ale w pewnym momencie, już słuchałam któryś film, znalazłam taki fragment. Znalazła się w 1945 roku na terenie Czech i to na tej części Czech, która została zajęta przez wojska amerykańskie, armię generała Pattona. On taki generał był. No to powiedzieli Niemcom w ostatnich Patton. Tygodniach dosłownie. I zresztą Amerykanie wielu fascynowali się i fascynuje się tym do dziś. Do Skierniewic, do Sandruka. Jako przedwojennego polskiego oficera. Oni też się tym fascynują. Ci Żydzi, bolszewicki. Jedno mówią, drugie robią. No i wrócili się do Sandruka. Oni się też fascynują tym. Ze Skałyczyna, która już wypowiedziała hitlerską, co posłuszeństwo, pozrywała te emblematy. Achnenerbę. Żeby przyszedł i objął nad nimi dowództwo. I rzeczywiście w tym okresie aktywizm SS Kałyczyna już zbuntowała się przeciw hitlerowcom. Żydówka po matce z Sopotu. Są takie zdjęcia, ale od razu widać, że to są zdjęcia, no, ubrali go w mundur SS. Ten też jest jedynie słusznej narodowości. Sarkozy zresztą też, bo z Kaczyńskim polecieli do Gruzji. I co zrobił Szandru? To jest bardzo ciekawa rzecz. Tak, wróćmy, co zrobił Sandruk. Sandruk. Bo przedwczoraj był 11 lipca i nie było obchodów jak należy. Poprosił, żeby jemu jako polskiemu oficerowi, który w armii hitlerowskiej nie walczył, umożliwiono kontakt z wodzem naczelnym, dowódcą polskiej armii, generałem Andersem. No, Amerykanie mu to umożliwili, pojechał do Andersa i u Andersa załatwił to, załatwił, że wszyscy Ukraińcy z SS Kałyczyna, którzy mieli przed wojną polskie obywatelstwo, mimo że Stalin ich traktował jako obywateli radzieckich po tym referendum akcesji. Załatwił u Andersa. Tak właśnie załatwił u Andersa, że teraz Żydzi siedzą w fundacji August Zaleski, Michnik i Applebaum, Belka, czyli tu duże pieniądze są w grze, Rothschild. Tak to załatwił i tu, panie docencie Kosecki, tak studentom nie można mieszać w głowie, jak Anders to załatwił i ten cały Sandruk, bo te plakietki, które oni używają na Ukrainie w tej chwili, SS Galicja, to nie są żarty, panie docencie Kosecki. I jeśli pan nie jest Żydem, to przepraszam za taki wpis, ale ja po prostu jest to tak groźne, bo dwa dni temu widzieliśmy, jak polskie ofiary na Wołynie zostały potraktowane, że marszałek Senatu, Żyd oczywiście, Borusewicz, gdański Żyd, poleciał do Bośni. A właśnie Bośnia była, znaczy Jugosławia była inicjacją dla polskiej hańby Wojska Polskiego, uczestnictwa w rozbiciu kraju słowiańskiego, Jugosławia. Bo nawet Sowieci nie wysyłali Polaków do Afganistanu. A też załatwił u sojuszników, że tych żołnierzy SS z Kałyczyna, którzy przedtem walczyli pod niemieckim dowódcą, ale jeżeli mieli obywatelstwo polskie, to straszne po prostu. Nie wydano ich w ręce Stalina. No to chyba byli prawie wszyscy, bo wątpię, żeby tam z tej
I oni pościągali te plakietki, te właśnie z mundurów, i oni się, i oni udawali Polaków. I oni potem rozjechali się po świecie, bo ich Amerykanie przechwycili. Oni się rozjechali po świecie i oni... I oni potem tak wracają, ich dzieci i wnuki teraz tutaj do Polski przyjeżdżają, oni mają obywatelstwa. Jest po prostu tak straszne. Tak straszne, że... A ja musiałam czekać 21 lat na przywrócenie polskiego obywatelstwa. I dlatego, proszę Państwa, teraz chcę startować w wyborach do Senatu, bo dopiero teraz mogę. Bo mi Szczynukowicz z łaski wielkiej dał, przywrócił to obywatelstwo. To jest historia oczywiście na inne, to jest temat dłuższy. Dokument ten znajduje się już w zbiorach Instytutu. I panie Eugeniuszu Sendecki, dużo dokumentów jest w Polsce i dużo dokumentów jest także w Watykanie. Nie trzeba prosić o wszystko Rosjan i udawać, że nie możemy znaleźć jakichś dokumentów. Achne Nerbe, Lebensborn. Dziękuję Państwu za uwagę. Duda Juda jest prawnikiem, także niech nie udaje, że nie wie, o co chodzi, na którą konstytucję i czy restytucja RP dla elekta Duda, jakie ma znaczenie i w którą stronę pójdzie. Dziękuję Państwu za uwagę.